summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. 112 dni, trzeci raz tu jesteśmy, to niespotykana średnia, zważywszy, że trzeci raz ja nie razu na sparing, tylko dwa razy Liga i raz Puchar Polski. No tak, no, ale miło tu się przyjeżdża, fajne boisko, naturalne blisko. Przede wszystkim, blisko, z dobrą drużyną się też mierzymy, co udowodniła w Pucharze Polski, wysoko postawiła warunki, tylko myśmy też troszkę innym składem zagrali, dostało dużo... Samymi juniorami. Tak, dużo chłopaków dostało swoje szanse, dzisiaj przyjeżdżamy teoretycznie troszkę mocniejsi, ale też z absencjami. Bo nie ma kilku zawodników ważnych dla tego zespołu, więc spodziewamy się tutaj na pewno ciężkiej przeprawy. Mateusz Zdebel debiutuje w meczowej kadrze. Tak, to jest kolejny chłopak, który... Kolejny chłopak z rocznika 2006. Tak, ale to jest chłopak, który swoim zachowaniem, pracą, profesjonalizmem pod kątem przychodzenia na treningi, bo to jest chłopak, który jest praktycznie 100% odbytych treningów ma. Ja widzę, jak pracuje. Wczoraj żeśmy go bacznie obserwowali z trenerami z boku i wiemy, jak ciężko naprawdę pracuje. Bo to wczoraj ta decyzja zapadła, tak? Tak, wczoraj zapadła taka decyzja. My cały czas ich obserwujemy, pokazujemy, że ci chłopcy kolejni dostają szansę i chcemy tą drugą iść, więc na pewno cieszy się bardzo, że tu jest, a kto wie, może będzie miał szansę debiut. To jak Mateusz, liczysz na debiut dzisiaj? Zależy od wyniku, jak strzelam dużo bramek, to raczej wejdę. No zaskoczony jesteś ogólnie, że się znalazłeś w tym kadrze? Ostatnio wypadło parę osób, tam Bobik i tak dalej, no to trochę liczyłem na to, bo ostatnio nie wyglądałem źle na meczach i ostatnio wpadłem na oczy na spiłkę, no i widziałem, że jestem zdrużony, więc coś tak liczyłem, że... A czy nikt ci nie powiedział, to z neta się dowiedziałeś. No. Do kiedy to było? Dokładnie, nie wiem, z tydzień temu to ostatnio sprawdziłem, bo chciałem zobaczyć, jaki jest następny mecz pojedynki. Patrzę, no i że jest czwartej liga. Nie widzisz, a wczoraj się dowiedziałeś, tak, że będziesz... No, ale Rubel podszedł na treningu i powiedział. To jest dziwko, czy nie? No trochę tak. Trochę tak. No to co, no może dzisiaj w jakieś minuty dostaniesz, no. Fajnie by było. Wszystkiego najlepszego, bo 20 urodziny to jest poważna rzecz. I co, życzenie dzisiaj na mecz, jakie? Jak najwięcej bramek, nie? Jak najwięcej bramek, po prostu. Trzecia nie ma, to ktoś to musi wziąć na siebie. No, no to cały czas... Jest tak skrzypnęła, także trzeba brać odpowiedzialność na siebie. Nie natura od samego początku, spokojnie weź sobie w ten mecz, dokładność, zobaczcie, boisko też jest troszkę inne, znowu nawierzchnia się zmienia, ale też tutaj nie ma jakiejś trudności, przede wszystkim od samego początku bezpiecznie, żeby się nic nie wydarzyło, jak będą problemy, zejdziemy sobie troszkę niżej, ale to nie ma znaczenia absolutnie, na początku posiadamy, spróbujemy odebrać wysoką piłkę, żeby oni poczuli, że przyjechała tu drużyna, która wygrała ostatnio spotkania. Panie Juszku, męczą pana. Słucham pana. Pan zamiast na emeryturze to obowiązki kierownika cały czas. Niestety tak przyszło. Tak przyszło, niestety. To stety, chyba fajnie być z zespołem. Od tylu lat żyje się z zespołem. No, tak jest. Czemu nie mogę? Kartki ze zmianami już przygotowane? Wszystko mam przygotowane. Mój pomocnik czeka na mnie. Elegancko. Czekamy na Kolona też, aż wróci. No, może go wygryzę dzisiaj. A, no już tydzień temu było 1-0, to już pierwszy krok do wygryzienia był, co? Tak mi prawie powiedział, ale... No, to dzisiaj trzeba za ciosem. To były tylko żarty, tak jest. Trener Kolon to jest, wiadomo, że się trener Kolon nie zna na żartach, więc trzeba to powiedzieć. Manolo, jak no, mało nas, co? Cały czas, że mało nas, ale kogoś ubywa. No to... Czekamy. Cichy do tygodnia, myślę, powinien. Fabian może troszkę dłużej, czekamy na wyniki badań, też jestem w dobrej myśli. Igor? Igor troszkę z miesiąc będzie miał odpoczynku, no niestety, Barry. Taka cięższa kontuzja. No tak, i Barry jeszcze, Barry wraca już teraz, Barry nie? Wraca, tam na szczęście bez ciężkich rzeczy. No i Czesiu to niestety wiadomo. Chyba o nikim nie zapomnieliśmy. Chyba o nikim. A jeśli zapomnieliśmy, to serdecznie przepraszamy i dużo proszę mi dawać po łapach.
siadamy na nich od samego początku, żeby narzucamy swój styl gry i przede wszystkim tempo tego meczu na tym grząskim boisku tym lodem. Dawać. Kto wygramy? Bardzo serdecznie witamy na obiekcie klubu sportowego Julia Kostowy. Zresztą rozwoju Katowice, witamy serdecznie gościu, witamy gościu Julii Kostowy, witamy arbitrów, witamy serdecznie Państwa. Szołtys, mocne uderzenie z lewej strony, jest bramka! Musicie doprowadzić do sytuacji, że ktoś zejdzie na bok, dostanie jazda jazd, rzuta w pierdolę się. Nie jedna osoba, tylko 3-4. Także jedna zmiana i na tą chwilę nic nie będziemy więcej zmieniać. No. Paweł Sołtys, no i niestety golik. Jeszcze jest Siwek. Jest! 2-0! Ferreri? Jest! Dośrodkowanie? No jest, bramka niestety. Pole karne ściążko. Jest! 4-1! Końcówkę potraficie, my po prostu za łatwo wszystko tracimy. To jest takie bramki, które nie przystoi. Ja powiem tak, najpierw tak, dziękuję za walkę, za zaangażowanie, bo tego standardowo wam nie można odmówić, bo nawet przy wyniku wysokim wy cały czas chcecie.